Siema widzowie, dzień dobry, witam cieplutko. Trochę dłużej pospałem, widzę. Miałem wstać 10.30 i pograć sobie w Rusta do 12.00, ale jak zwykle se pospałem i nie pogram. Świetnie. Idę i tak zobaczyć, czy moja baza jest... Właśnie widzowie, zobaczmy, czy mam siano za te suby. Chwila prawdy. Nie ma. Nie ma siana. Pokażę wam. Nie ma. Dobra, słuchajcie, dostałem jakieś... Za 100... za jakieś 100 sub giftów dostałem chyba siano, więc tego czasu nie będę odejmował. Zostawię go. Bo dostałem w jeden dzień 100 subów. Chyba to. I za to mam siano. Ale za te nie mam. Dobra, teraz tak. Spałem ile? 10.30 budzik, jest 11.30. Tam wstałem. Czyli 9 godzin trzeba dodać. Ale trzeba też odjąć 125. Ja ale dopiero wstałem i nie myślę. Czy może jakiś kochany widz użyć za mnie mózg? Odjąć... Dodać 9 godzin, odjąć 125 od tego, co jest. Proszę, bo ja dopiero wstałem. 47 godzin, a dokładnie ile? Równo, ale to jest równo 40 godzin co do minuty? Okej. Tak, no oczywiście, no jak się okaże, że jakimś magicznym sposobem się siano pojawi na końcu, dodam czas, chill. Ale to się nie stanie, bo... paski zawsze się aktualizują od razu, albo chwilę później, a nie przez tego pół dnia. Widzowie, ja nie wiem jak to działa dokładnie, no ale jak nie mam siana, no to znaczy, że fejkowe suby, nie? Jak można dostać fejkowe suby? Szczerze, nie wiem. Jak mam być szczery? Nie wiem jak to działa serio do końca. Totalnie nie mam pojęcia. Serio, nie wiem jak to działa. Dobra, po farmie tylko sobie parę skałek i idę się myć. Nie można pisać do Twitcha, co chodzi z tymi subami, żeby potem kwas nie wyszedł, dostaniesz hajs za nie. Jeśli dostanę za nie hajs, obiecuję wam, że ten czas dodam, albo nawet zrobię długi przedłużany, chłopaki. Ja czasami może oskamuję widza, ale w takich sprawach nigdy. W takich sprawach jestem uczciwy. Okej? Okay? Czasami was oskamuję, czasami okłamczę, czasami was wkurzę, ale nie w takich sprawach, jak na przykład przedłużany. Tutaj jakbym was oskamował, to bym sobie tylko sam w nogę strzelił. Przyjesz nam w twarz, ty świniaku bezczelny. Wiem, że miała być liga o 12, dajcie mi te, błagam, 10 minut więcej, proszę. Wykopię parę skałek i wpadam. Idę się myć. Proszę. Bądźcie kochani. Kurwa, po chuj wpałem godzinę dłużej. Ale krecik, pukasz taborecik. Dalej, szybciej. Brusik. No kurwa, no gdzie ten prąd? Przepraszam, przepraszam. Ostra pizza się odzywa i to tak z hukiem. A kurwa mać, muszę zaktualizować dowód osobisty w banku. Będę musiał im dać zdjęcie czy co? Zaktualizuj dokument. Mam nowy dowód osobisty. Może wam pokażę jak wyszedłem. Wyszedłem w sumie jak bandyta. Dobra, numer dokumentu to było... Data wydania... Termin ważności... Mam termin ważności 11.10, a tutaj mogę tylko od listopada zaznaczyć. What? Czy jestem jakiś UPO? No mam do podania day, miesiąc, rok. Mam termin ważności do października, a mogę od listopada dopiero. Co ja robię nie tak? Rok podaj? No ale chcą miesiąc, żebym podał. A, zmienił rok u posiu. Dziękuję, Airfall. No, już wszystko jasne. Ty, ale nie mogę dać... Mam najdalej 2033, a tu mam ważność 2034. O, już jest. Dobra, zaktualizowałem dowód osobisty w banku. Oczywiście.
Więc będę mógł teraz wydać jakoś siano, może jakiś catering. Jeszcze tylko może opłacę rachunki, zapłacę coś, parę rzeczy, internet, wszystko. I możemy cisnąć. Ale mam siano na koncie. Jak zapłacę za mieszkanie, będę miał minus 40. Nie no, mam gdzieś tam na PayPalu, chyba mam do wypłacenia jeszcze. Dostałem teraz współpracę. Jest okej. Zapłacę za mieszkanie, rachunki i pani później zapłacę i tak się nie obrazi, jak później opłacę wszystko. I tak zawsze się spóźniam. 3 lata tu mieszkam. My się lubimy z właścicielką. Chociaż ostatnio do mnie zadzwoniła, że ją okradli. Włamali się do mieszkania, ukradli laptopa, telefony, jakieś rzeczy. Kurde, chyba nie do końca krecik był robiony od pizzy z wczoraj. Ani. Kurde, boję się, że on musiał do kibla gdać podczas giereczki. No, może być problem. To ja nie wiem, czy nie dożyję tej gierki, bo... No, czuję krecika. Tak mocno. Kurde, no nie wiem, czy to grać. Oj, powinienem zdożować. Kurwa, powinienem zdożować. Dożuję. Przepraszam, że dożuję giereczkę. Przepraszam, bardzo przepraszam. Wiem, że już czekacie na grę, ale... Boli mnie brzuch. Po ostrej pizzy idę do toalety, za chwileczkę jestem, przepraszam najmocniej. Krecik puka w taborecik, no przepraszam was. Jestem. Uff. Mam nadzieję, że już będę miał spokój. Chyba. Dobrze, wracając do tematu, 3 dzień challenge'u, czas zacząć. Teraz obecna ranga to... Platyna 3,70 LP. Dzisiaj wbijamy Diamond 1, Diamond 4. Widzowie, nie zajmował tu ich growy dziadek, słuchajcie. Dostałem 500 subów, cieszę się, że dostanę siana. Siana nie dostałem, jestem oskamowany. Proszę, nie dobijajcie mnie jeszcze pastami. Ja wiem, że chcecie się trochę powyżerać, może żeby było śmiech. Pasty. Wysyłasz pieniądze. Lotry lek 9. Ale i tak, jestem w tej sytuacji. Powinieneś mieć to naliczone na koncie. Wiadomo, że zanim ci przyjdzie ten hajs, to chwila minie. Jakim koncie? Nie mam żadnego tutaj konta. Wypłatę z Twitcha dostaję raz w miesiącu. Panelki te tutaj nie mają nic do wypłaty. To nie jest moja wypłata. To mi pokazuje, aktualizuje co parę sekund, parę minut statystyki, ile w dany dzień zarobiłem. To nie jest moja wypłata. Nie klikam tu wypłać. Zobacz. Tu mam. Dostałem dzisiaj jednego Prime'ika. Patrz. Dolar USD już mam naliczony. Po co mam wysłać tiketa? Co mam napisać? Siema, dostałem 500 subów, czemu nie mam siana? Nie dostałeś, bo... Są to, nie wiem, kradzione, fejkę, cokolwiek. Po co mam tiket pisać? Twitch sprawdzi, ci potwierdzi? Dobrze, napiszę ten tiket. Wysłałem tiketa do Twitcha. Powiedziałem, napisałem, że otrzymałem 500 subów, nie mam za nich wypłaty w panelku, czy to są kradzione, fejkowe i tak dalej. Nie mogę pokazać, bo tam są moje dane też pokazane, numer, telefon i tak dalej, ale wysłałem tego tiketa. Tu mogę wam pokazać, bo jest potwierdzenie. Tutaj macie. Autoresponse macie. Na moim Gmailu. Git! Wysłałem. Proszę mnie nie serować. I tak mi jest trochę smutno, że dostałem... fejkowe suby i nie mam za to pieniążków. Dzisiaj mental? Chyba dobry. A jak wygram parę gierek na start, to będą jeszcze wysokie morale. Tak, mam monsterka, ukradłem go Arturowi, więc będę musiał zamówić zakupy z Glovo. Bo tylko mu nie mówcie, dobrze? Postaram się dzisiaj więcej mówić podczas LoL'a. Widzowie mnie poprosili, żebym trochę więcej gadał, nawet ostatni raz, że mówię raz na 5 minut jedno słowo. Więc postaram się ciutkę więcej gadać. Ale czasami jak jestem skiltowany w LoL-u, to nie chce mi się totalnie gadać. Siema rewersik. Cześć krokundzik. O kurwa, chwila. Ja p***ole, ale donate'a dostałem. Chwila. Co jest? Alercik się kurwa nie wyświetlił, nie wiem czemu. Co jest? Halo, no gdzie są alerty? Bardzo przepraszam, już ogarniam, co się dzieje. 600 zł Lukas donate'a. Bardzo tobie dziękuję, na otarcie łez. Ja p***ole, dziękuję cieplutko. Dziękuję, serduszko ziemniaczki lecie. Dziękuję ci za donajcika. Co jest? Czemu alerty k***a nie działają? Pobugowane alerty są k***a mać.
On od 2021 się nie odzywał na tym kanale, 3 wiadomości. Nie no, może jest jakimś miłym widzem, który nie pisze. Dziękuję, Lukas. Za chwileczkę dodam jego czas. Dobra, ile miałem tych minut dodać? 46:16. Start timer, dobra, dodane. Jeszcze Bartek co na Discorda. Piłem zadychę. Yo, 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 siema, co tam? Elo, bo widzę, że masz problemy w trakcie przedłużonego z subami i z kasą, nie? No teraz dostaję 600 zł na piwku, legitny, sprawdziłem e-mail, nazwisko przez SFP-a i się alert nie wyświetla, no. No, widziałem właśnie, dziwne, bo sprawdziłem to. Jeżeli ktoś z moderacji da ci fake donata, to i tak możesz go replayować, więc nie wiem, od czego to jest zależne. Natomiast jeżeli masz tą kasę, to możesz ewentualnie ręcznie dodać. No właśnie, właśnie zresetowałem OBS-a i ręcznie dodałem czas. No co ma do tego OBS? No dobra, to. A no. Dlaczego straciło około 100 godzin zleciało? Wiesz co, dostałem 500 chyba fejkowych subów, za które nie dostałem ani złotówki. Ale jak fejkowych subów, Bruce? No to nie fejkowych, nie wiem, tureckich, jakichkolwiek, za jeden grosz z Urugwaju, nie wiem, no nie dostałem ani złotówki za te 500 subów, no. Słuchaj, w momencie, kiedy dostajesz suby i później wchodzisz w zarobki, żeby zobaczyć, to bardzo często z opóźnieniem dostajesz te pieniądze. Na przykład, o, ja w niedzielę streamowałem i miałem pokazane dzisiaj, że zarobiłem 0 zł za reklamy, a widzowie cały czas się skarżą, że są reklamy. Reklamy się aktualizują po jeden dzień, ale suby od razu się aktualizują, prime i wszystko. Tak, tak, nie. Tak. Ja dole. No ale to już od wczoraj było, nie, Bartuś? Tylko że stary, widzimy, że masz 1150 subów. No tak, ale no nie dostałem ani złotówki za nie. Niemożliwe to jest, bo nawet gdybyś miał suby z Turcji, to byś dostał na przykład jakieś mniejsze pieniądze. No to nie dostałem ani nic, bo sprawdzałem wczoraj, odświeżałem co minutę. No zobacz na live'ie. Nie dostałem, ja wczoraj odświeżałem po tych subgiftach co chwilę. Ani złotówki nie dostałem i wysłałem już ticketa do Twitcha, Bartek. No masz subskrypcję w prezencie, $61. Ale ja dostawałem inne suby wczoraj, to są za inne subgifty i suby co dostawałem od ludzi. A to możliwe, że dostałeś suby z Turcji i one po prostu są za dużo mniejszą kwotę, ale na pewno dostałeś pieniądze. To jest, nie dostałem. No, ale właśnie pokazujesz, że dostałeś. Masz napisane $61. Za inne suby. Wczoraj dostałem od Leszka 5 giftów. Tutaj już widzę na start. No dobra, ale jak to... Hanne Manhoff. No. Dobra, ile miałeś subów? Jak ile miałem subów? Przed tą aferą subową. Nie wiem, z 600 ileś. I masz teraz 1100, czyli dostałeś 500 fejkowych, tak? 500. Od kogo? Anonymous Gifter. Nic nie napisał na czacie, nic nie mówił. Anonimowy. 500 subów. No to najprawdopodobniej zgliszował to poprzez faktycznie VPN-a, że wysyłał z innego państwa. Z jakiegoś państwa, które mogło mu umożliwić mniejsze kwoty. Dostałeś te pieniądze, ale to są małe pieniądze. Istnieje szansa, że tureckie albo że... jakiegoś innego państwa, nie wiem, gdzie są najniższe stawki. Natomiast w momencie, kiedy ustawiasz 15 minut za jednego suba, a masz 2 zł za minutę, to sam trochę sprowokowałeś widza do takiego działania. Wiesz co, to tak jakby miałem w planach dać 10 minut za suba, ale stwierdziłem, że przetestujemy 15, no i tyle w sumie. No ale dobra, to zobacz. Sub z Polski ile daje? Ile kosztuje sub z Polski? 16 zł chyba, nie? Nie, no nie wiem ile dokładnie. 15 minut za suba to i tak jest sporo, a zrobiłem tak dlatego, no przyznam się, bo boli mnie, że mam mało subów, to chyba nie muszę się z tym ukrywać. I 15 minut za suba to jest sporo, ale nie jest to też jakoś naprawdę dużo. Nie wiem, czy pamiętasz, jak kiedyś miałeś we mnie bekę, że tam ustawiłem za suba ile minut? Tam 40... Pół godziny. Pół godziny miałem, no. Ale wydaje mi się, że 15 minut jest w granicach rozsądku, czy nie? No, niekoniecznie, no bo słuchaj, w momencie, gdy robisz ten przedłużany, to chyba najlepiej dostawać donaty, ponieważ praktycznie cała kwota idzie do ciebie, a no, czy to nie jest tak, że streamujemy i na koniec dnia nie liczy się to, ile mamy widzów czy subów, a to ile tak to ty zarabiasz? Dla ciebie stricte, już nie mówię dla widzów. Nie jest obojętne, czy mam 800 subów, czy 1800, jak się zgadza pieniądz. No, no wiesz co, no... Ale jak ty robisz przedłużany, no to przedłużany to jest generalnie często skok na kaskę, bo ja to... No tak, no robię przedłużany, żeby zarobić, a tu się nie kryję, ale w sumie... No to ustaw, zmień tę stawkę z tych subów, bo znowu ktoś przyjdzie, wpierdoli ci tureckie, znowu będą szoty latały z tobą, przyjdą chłopi i napiszą, ty bany psie, oddawaj 100 godzin.
No dobra, to jakie stawki powinienem zrobić? Bo tutaj mi też mod sugeruje zmienię lekko ustawienia, zmniejsz za suba i zwiększ za kasę. Dobrze mówi. No stary, no odpalasz Painta i stosujesz tą zasadę z X-em. Skoro ty chcesz trzymać, że 2 złote równa się 1 min, 1 min to są 2 złote po stronie widza. No to subem jest tak, że sub normalny kosztuje 20 zł, więc teoretycznie powinno być to 10 minut. Ale prawda jest taka, że z tych 20 zł to do ciebie nawet no, około połowa idzie, więc ja bym to... Ja za suba z 6 minut bym dawał coś takiego. Nie, no to ja mogę ustawić 10 w sumie minut. Dobra, jak chcesz, ale no ja bym się nie p***dolił. Tu nie ma co się p***dolić, tutaj tak jest wiadomo, że skok na kaskę, ja robię... A za napiwki mam okej chyba ceny, nie jestem jakiś wygórowany, że tak powiem, nie żądam jakoś dużo, czy jest okej? Czy jest wszystko w porządku? Nie, no uważam, że okej. Okay. Dobra stawka. Pierwszy raz w życiu masz dobrą stawkę za donaty. No dobra. Tutaj, mój moderator napisał, że ja miałem 8 minut za suba. Ty miałeś 8 minut za suba na przedłużanym, tak? Tak, ale teraz bym to zmienił na prawdopodobnie 6. Natomiast ja nie robię przedłużanego. Wiesz co, no chodzi o... Wiesz, jakbym był streamerem i bym miał, nie wiem, 3000 subów, 2000, to też bym miał pewnie mniejszą stawkę, nie? Bruce, jakie to ma znaczenie, ile masz subów? Co, ty się porównujesz z innymi streamerami i patrzysz, kto ma ile subów? No, nie porównuję się, ale jeśli ja wiem, ile średnio dostaję subików, no to też się mogę do tego dostosować, czy nie? Ale co wyznaczają te suby? Wyobraź sobie, że jestem streamerem, mam 30 widzów, mam 15 subów, no to wtedy dawałbym za suba przedłużany pół godziny albo nad godzinę, nie? Nie chodzi o to, stary. Chodzi o to, że masz suby i po co ty chcesz mieć ich więcej? Kogo to obchodzi? No mnie. No boli mnie, A dlaczego ci to obchodzi? Bo mnie bolało, że mam mało subów. Ale bolało cię, bo masz mało pieniędzy, czy o co chodzi? Nie bolało mnie, że mam mało pieniędzy, bolało mnie, że miałem mało subów, widzowie, suble spisali. A to nie jest... Gdybyś miał donate'a 1 000 000 zł, a 0 subów, to też byś płakał? Nie. No to skoro chodzi o kasę, to w te suby, bo to nie tylko skamuje ciebie, ale też widzów. Pchaj widzów na prime. Możesz za prime dać na przykład 10 minut przedłużonego, a te zwykłe płatne suby to naprawdę skam dwustronny, bo widz daje 2 dychy, połowę traci, wiesz. No dobra. Ja się, stary, nie rozumiem. Dlaczego przeżywasz liczbę subów? Tak jakby... Wiesz, najlepiej, żebyś dostawał donaty, szczególnie, żeby... No może mam, wiesz co, może Bartuś jakiś kompleks miałem, nie ma jego fiutka czy coś takiego. No ale gdzie fiutek, a gdzie suby, daj spokój. No dobra. Ja p***dolę, ten twój czat to jest inny wymiar. Beka z każdego, kto dał kasę. No dobra, a jak zamierzasz rozwiązać ten problem 500 subów? No odjęłem cały czas, ale też wysłałem tiketa do Twitcha z zapytaniem. No nie wiem, widzowie chcieli, żebym wysłał ticket, to wysłałem zapytać, o co chodzi. Imo, zabierz połowę czasu i wane. Nie no, zabrałem cały, no nie dostałem ani złotówki. Ani złotówki. Spadalam, niech się biznes kręci, powodzenia. Dziękuję Bartuś. No kręci, no na razie fajnie, mamy challenge, bawię się dobrze. Trzymaj się, dzięki za doradę. Spokojnie, hefejami, nie jestem zesrany. Już jestem totalnie wychillowany, nie przejmuję się. Skupmy się na tych gierkach, bo wy chyba chcecie, żebym wybił mastera, tak? Czy nie? Okej, muszę zamówić zakupy z Glovo, bo ukradłem lokatorowi energetyka. Jak on wstanie i zobaczy, że go wypiłem, to będę rozjebany na kwaśne jabłko. Dobra, domówię sobie 2 kolki 0, albo tak 4 w sumie. Papier mamy, 1 Red Bullek bez cukru się przyda, dodamy. Teraz Monstera muszę mu odkupić. Monster pyk. Kupię też żółty ser i szynkę i tosty, żeby miał jakieś śniadanie. Ser z Podlaski, pole gołdę. Szynka drobiowa. Chleb tostowy. Wysyłasz pieniądze. Dobra, czy coś jeszcze potrzebuję? Może zamówię sobie lasagne z Biedronki, żebym miał... A, kurde, dobrze. Szamponu nie mam. Palmolive. Szamponik kupię sobie do ciała i szampon do włosów. Dobra, pastę mam. Mam pastę, do zębów mam. Czego jeszcze może mi brakować? Tampony, godności mózgu, testosteronu. Chipsy? Nie jebać chipsy, nie będę jadł śmieciowego żarcia, bo się będę źle czuł. Dobra, spójrzmy na ich teamek. Secik, może jakaś fiora.
zintowałem. Dlatego kurwa nie lubię grać na feta. Bo kurwa nie da się tą postacią linii przegrać. Aż tak mocny kit. Zintowałem. Co on tam kurwa robił? Nie wiem. Trolluję. Ale głupia kurwa postać. Nie wiem, nie cierpię grać na feta. Tak kurwa, nie wiem. Broken kit ma, że to jest kurwa. Nie wiem, irytuje mnie to. Wygranie trade'a z tym głównym fiorą jest kurwa graniczy z cudem. Szczerze. Patrz, nie chce mi się grać już tej gry. Jestem tilted w chuj. No kurwa, no nie, jego champion jest lepszy od mojego, no tyle no. Albo kontruje mnie, chuj, no nie da się kurwa trade'a wygrać. W Killishu? Nie wiem, może w Killishu, no. Może w Killishu. Fajny heros. No, typ mi zakupia 900 true damage'a ze spela, który daje mu 1000 shielda. Nie miałem many, a bo... Sadgę. Mam kurwa pomysł. Zakupię se Frozen Hearta i mam wybane. Frozena i Blood Tristera. Albo Gauntleta. Zrobię Frozena, Gauntleta i Blood Tristera. Ja już strollowałem tą grę, mam 1-7. Mam dobry teamek, ja mam 1-8. Ale wstyd. Nie wiem, no ten co dobrze zagrał, no a ja strasznie nie lubię tego matchupu. Plus zagram jak idiota i skończyło się, że mam 2-9. Dobra, no pinguje mi 16 level, ona keruje tą grę, to zostawię to. Dobra, no wygraliśmy. Ciężka gierka. Dobra. Ty no, kurde, wiem. GG. No wygraliśmy, to jest gra zespołowa. Czy zasłużony winek? No Laning Phase'a zagrałem chłopo. No co mam powiedzieć? No Laning Phase totalnie zwintowałem. Dobra, skierowali mi dupcie. A ja byłem już lesem. Lepiej? Rel? Any swap? First pick, Sadek. Dobra, bariera. Teraz mu nie dać... Nie, on nie zużył bariery. Kurde, nie dać mu się teraz wyleczyć. Dole, ale ty jest kurwa głupi champion, no ja dole, no! Warwick nie wymaga żadnych sprawnych komórek mózgowych na linii. Mówi to gracz Tryndamera. No dobra, Tryndamer jest głupi jak but, ale Warwick jest jeszcze głupszy, no przyrzekam wam.
mówiłem, ten czempion nie wymaga szarych komórek. Mieliście pokaz umiejętności tego zawodnika. Dobra, zmotywował mnie ten kilek. Huge kilek dla mnie. Wyjeżdżam go, mam 0 serkę. Chyba eko kampił w krzaku. My f***ing life. Przecież dałem Warda. Nie, miałem... Nie wiem... Ja p***dolę. On już miał erkę niby. Jak? Jak on miał erkę? Albo tepnę na bota? Ja p***dolę, no... Paneko, no co jest k***a mać? My bad. Nie wiem, miał Warda tam, czy co jest? Nerwowy jesteś? Trochę jestem. Better player. Są jakieś k***a jaja? Wiemy tą grę. O kureta, nie bijecie, no. Dzika w kapeluszu, no, no co to jest? Nie, nie, nie wytrzymam psychicznie. Pewnie, nie daj mi 16, nie daj mi na zonie, why not. Funkcjonariusz Kowal 87, czy pomóc? Zrozumiałem, jedziemy już załatwić krojka. Myślę, że powinniśmy się zgrupować. Spoko, mój Nocturne farmi dżunglę. Nie wiem, banda uselessów. Siema, jesteśmy silniejsi, Warwick jest useless w teamfightcie. 4v5 nam idzie, wygramy. Nie, chodźmy zabić we dwóch Warwicka, jak go nie zabijemy, a ja będę farmił sobie dżunglę. Ja p***dolę, no. Nie do skerowania, zwierzęta p***bane, bez makro, totalne. Zwierzęta, go next. Nie wiem, ludzie nie myślą. Patrzycie na itemy, czempiony, wygrywamy fajty, wygrywamy. Forsujemy k***a fajta, na midzie wygrywamy grę. Dobra, zamykam mordę. Może drunk stream podczas przedłużonego? A może tak przedłużany challenge, drunk stream, śmigiełko w helikopter w ogniu? Pokażę dupę, żeby dostać bana? I na dodatek kliknę przez Talona. Z podpalonymi jajkami. Tak, champ. Robimy to. Drogi Gambit ASMR. Zjebałem, że ustawiłem na start 15 minut od początku. Od początku chciałem dać 10. Po prostu boli mnie dupa, że mam mało subów i odjebałem. I tyle. No prawda jest taka, że przedłużany jest po to, żeby zarobić, nie? Jest to skok na kasę, nie mówię, że nie. Więc jak za donacja jest czas słaby, a za suby super zajebisty, to jest dysbalans. Po prostu boli mnie dupa, że mam mało subów. Jakiś kompleks mam, nie wiem. Dojeżdżaliście mnie, że jestem sublesem przez rok i mi na panie to siadło. To jest tak, jakbyście mi powtarzali, nie wiem, przez rok, że gruby jestem. No i w sumie to robicie, ale mam wybane akurat na to, bo wiem, że nie jestem głupi, ale na przykład wiem, że tych subów nie mam, tak? Jak mi będą pisać, że haha, beka, nie masz subów,
i rzeczywiście ich miałem, to co powiem? No nic. A jak mi ludzie mówią, jesteś kurwa gruby, widzę, że nie jestem jakiś super gruby, to mam po prostu wyjebane. Tak to mnie po prostu bolało. No i na chuj te piszecie na tym czacie. To z cateringiem? No muszę zamówić, tylko mi się jeszcze nie chciało. Nie wiem, ja w te 100 subgiftów nie wierzę. An anonymous user gifted, a ty jedniech sub to z Blaszkex. Ja, to nie są prawdziwe chyba. An anonymous user nie gifted, mam a ty jedniech sub to Wodzio 42. Nie, to jest chyba ten sam ziomek z tymi subami. Nie wiem, no ja p***dolę, no. Nie może Twitch coś z tym zrobić? Ja nie wiem, czy dziękać za te suby, czy nie, nie wiem, sam opowiedzieć. No teraz nie zaliczyło mi na przykład siana. W ogóle. Co, ja nie wiem kim jesteś, ale mógłbym prosić, żebyś przestał mi dać te suby. Może mi jakoś Twitch pomóc z tym zablokować to. A, po francusku mi odpisali. Ja dole support Twitcha mi po francusku odpisał. Support Twitcha powiedział mi, że nie mam nic robić w tej sprawie i że tak jakby oni się chyba tym zajmą, nie wiem. Co mi wytłumaczysz? Widzę w panelu ile mam siana. Nie, nie idę k***a na DC. Nie mam nastroju. Bać tą piosenkę, k***a, nie wiem. Co ma być. Filtowany jestem. Te k***a tureckie suby cały stream mnie dolą. Już mam dość. Nie jeden streamer by się popłakał za tyle subów ze szczęścia. No akurat na przedłużanym mi to doli wszystko. Travis, napisz mi PW na Discordzie. Dobra, wchodzę na Discord. Zmutuję na chwilę stream. Dobra, jestem już odmutowany. Jest widzowie sytuacja jaka jest. Nie jest to ła... No, jest to dla mnie strasznie niewygodny temat. W sumie nie spodziewałem się, że będzie taka sytuacja. Będę musiał... Nie. Będę musiał zaniżyć punkty za te suby. Nie spodziewałem się, że będę dostał tureckie suby w takich ilościach. I teraz tak. Teraz za te suby, które dostałem, siano, dostałem kasę. Będę z wami transparentny. Tutaj macie. Chłopaki mi wytłumaczyli, skąd się te suby bierze. Za te suby... Wiesz, że my to ci pisaliśmy cały dzień? A ty wiesz, w to... Za te suby, które teraz dostałem, czasu zmieniać nie będę, ale no muszę zmniejszyć, bo ja też będą święta, będzie rodzina, będę chciał gdzieś wyjść. No nie wiem, no jest taka sytuacja, że ktoś napierdala tureckimi subami w tysiącach, no i niestety, no muszę tak zrobić. No mi się to nie podoba, nie wiem, czy mam się z tego powodu cieszyć, no jest chujowo. No dla mnie to jest coś, na co nie miałem wpływu. No i tyle, po prostu, no chujowo wyszło. Co mam wam powiedzieć? Zła decyzja? No nie wiem, teraz dostałem hajs za te, które teraz dostałem i tego czasu nie tknę, będzie 100 godzin. Ale no ja, no co mam zrobić? Ustawię taką cenę za suby jak ma Tentacion, no i będziemy musieli jakoś to przeżyć. No jeśli będziecie na mnie, jeśli będziecie mnie wysłać, jakoś to wezmę na klatę. No ale jeśli ta osoba będzie napierdalać codziennie po paręset subów, to ja nie chcę jak Claudia Croft skończyć. Bo no nie dam rady wstrzymać non-stop, nie wiem, pół roku. Nie ma chuja takiego. Te, które teraz suby dostałem, zaliczyło mi siano, tamtych mi nie zaliczyło. No muszę zaniżyć cenę do czasu, którego miał Xententacion. Dobra, Travisek, powiedziałem im. Oczywiście czat no nie jest zbyt zadowolony. Mi też się to nie podoba. Ja no nie chciałem, żeby tak to wyglądało. No stream i tak będzie bardzo długo trwał. Ale no jest to dla mnie no takie... No XD bym powiedział. Dla mnie to trochę chujnia. To znaczy, powiem wam tak, no stresuję się, jest to dla mnie stresująca sytuacja, nie wiedziałem, że takie coś może się wydarzyć. Mi też się to nie podoba. Szczerze, to wszystko. Więc no tak jak widać, mamy 102 godziny. Czyli jakieś kurwa 2 tygodnie przedłużonego plus się przedłuży... Nie, no ja nie wiem. Załamka, $440 dniówki. Nie, kurde, nie odbierajcie tego tak. Po prostu jestem zestresowany tą sytuacją i tyle. Nie wiem jak zareagować, nie wiem jak się zachować. Jestem totalnie, no, nie wiem. Nie jestem żadnym manipulantem, totalnie szczerze wszystko mówię. Pokazałem wszystko, no mówię szczerze. A czemu proporcjonalnie nie policzysz tych subów, na przykład ktoś dał za nie 5 razy mniej, bo to tureckie to by...
5 razy mniej czasu za nie dajesz. Wiesz co, dlatego, że ten program, którym stream, robię, przedłużany stream na Stream Elementsach, on ma tylko tutaj te jeden Prime Subscriber. On nie ma tutaj, nie widzi, czy to jest turecki, arabski, niemiecki, czy polski sub, czy i tak dalej. No masz tylko kategorię Prime i zwykły sub, tier 2, tier 3, to wszystko. Więc no ciężko. Dobra, spać, bo mamy jeszcze jakieś 107 godzin do zrobienia, poza tym jest challenge, jest 23, musimy pograć. Ostatecznie czas jest zmieniony na 8 minut i w sumie nic się nie zmieniło. A nie możesz sam ręcznie dodawać? No ale jak, suchar, mam każdego suba ręcznie dodawać? To nie ma sensu. Whatever. Jest 107 godzin, jest to sporo, nic nie zabieram. Timer jest po prostu trochę skrócony i tyle. A jak będę dalej te tureckie suby dostawał, to ja nie wiem, co ja zrobię. Kim ktokolwiek to robił, błagam, niech już tego nie robi. Chociaż to tylko pogorszy. Ostatecznie fajnie, że też mam jakieś fajne pieniądze, nie? W sumie. No, zaniżyłem cenę, bo mam sytuację, jaką mam. I tyle. Że dostaję w tych subów od jakiegoś typa. Nie, nie płaczę. Po prostu mój mózg, jak to się mówi? Za dużo dla mnie. Przemęczenie materiału. Ja już nie wiem, co się wokół mnie dzieje. Ja chyba w psychiatryku skończę po tym przedłużonym. No na święta się zrobi przerwę, będzie spoko. Skupmy się teraz na giereczce, bo ja teraz jestem naprawdę zmotywowany, żeby wbić wysoką rangę. Planuję wbić mastera i mówię bardzo poważnie teraz i zrobię to. Mam jeszcze parę słów do powiedzenia dla was. Takich szczerych. Dziękuję, że oglądacie tego streama i dziękuję za wyrozumiałość i że w ramach rozsądku w miarę respektujecie moją głupotę. Dziękuję wam. Nie wszystko przemyślałem. A ja mam nadzieję, że będziecie zadowoleni z rozrywki, którą wam dostarczam, pomimo że jest trochę to wszystko takie pogmatwane. Wbiję mastera. Jestem w ogniu. Przestańcie pisać XD, jak to mówię. Ja naprawdę w to wierzę i to się stanie. Jezu. Nie wiem, pewnie slider czy będzie raz, bo stream snajpicie mnie. Mam wchodzić do gry i chyba będziecie wcelowani w moją bazę. Wejdę, postrzelacie 10 minut i wyjdę z serwa, no i tyle. W końcu się wkurwię, ustawię fanty Ghosta, żebym miał wszystko legalnie i was zrobię z tego serwera, bo mam Rustoria partnera. Po prostu jestem leniwą k***ą i mi się nie chce ustawić rzeczy, które sprawią, że admini będą mogli banować. Ty jesteś, gościu, k***a, p***olnięty, grasz w banym polskim klanie i okradasz k***a solo gracza. Dla mnie jesteś debilem i pewnie nie możesz grać nawet w tą grę. Więc już się nie odzywaj, się nie ośmieszaj. Idź k***a supermarket kampić wreszcie. Bo pewnie to robisz cały dzień. Gracie w Zerku, okradliście mnie z itemów i mojego sąsiada, który pewnie ma 300 godzin w tej grze. Good job. Pewnie żebracie jeszcze golda w WoWie, jak gracie w tą grę. Na Auction House'ie. Na mailboxie siedzicie. Ile już zarobiłeś na maratonie? Chcecie wiedzieć, mogę wam powiedzieć, ile zarobiłem przez 3 dni. Powiedzieć wam, czy nie? Pewnie ciekawi jesteście. 5000, myślę, złotych przez te 3 dni. Co zrobię z sianem? Na pewno chcę polecieć z kobietą do Szwecji na wakacje promem. Odpocząć od internetu. A resztę sobie zostawię na, nie wiem, na poduszkę finansową, żebym miał czysty aż ten wyjazd. My wszystko płacimy po połowie. Ona nie lubi, jak się za nią płaci. I tak powinno wyglądać w każdym związku normalnym. W takim razie podpisałbyś intercyzję, jakbyś brał ślub kiedyś? Chuj, tu wysyłasz pieniądze. Krystek 1, wielkie dzięki za wsparcie. ZL10. Ile już ze swoja dupeczka jesteś? Trzeci miesiąc leci. No chyba, no nie wiem, no ja chyba chciałbym mieć intercyzję, no każdy ma swoje, nie? W sumie. Nie wiem, czy dzisiaj w małżeństwach w Polsce większość ludzi ma tą intercyzę, czy jej nie ma. Nie mam pojęcia, tak szczerze. Kiwie. Okej, włączyli rankedy, tak? Dobra, nie ma rankedów, pewnie patch wchodzi, więc już i tak dzisiaj nie pogramy w LoL'a. Spróbuję grać w Rasta, a jak będą mi stream snajperzy nie pozwolą grać, to idę spać. Albo sobie chwilę WoS'a pogram. Ty, jest Emerald 2 wbity. Wygraliśmy 7 gier z rzędu. Nie, 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 mamy Emeralda 2. No jestem zadowolony. Emerald 2, jestem zadowolony. Jutro będę zadowolony w D3, bym się cieszył. Jak jutro D3 wbiję, to się ucieszę. Idę siusiu.